wspinaniu zawsze podobała mi się kontrola własnego ciała i praca nad sobą, takie dążenie do mistrzostwa. Zanim zacząłem się wspinać, próbowałem wielu rzeczy w sporcie. Tak na dobrą sprawę, kiedy po raz pierwszy przyjechałem na ściankę spinaczkową i wiesz, poczułem to flow takie, to tak już zostało we mnie to i poczułem po prostu, że to jest ten sport. Masz różne drogi, ale tak naprawdę pracujesz tylko nad sobą i stajesz się coraz lepszy, coraz bardziej doskonały. W górach jest taki problem, że musisz się zmobilizować jeszcze jakby do granic swojej wytrzymałości, no nie? Czujesz, że już nie możesz, i mimo wszystko musisz jeszcze ten organizm zmotywować, żeby wykrzesać więcej siły niż faktycznie masz. To było niesamowite, że człowiek jest w stanie działać na tak wielkim długu, który później musi spłacić, ale że ten organizm jest w stanie wykrzesać takie niesamowite pokłady energii z siebie, z niczego. To jest najgorsze, że trzeba iść na samą górę. Ale na to ani jadę, ani ja nie mam siły chyba. Przychodzą takie momenty, że głowa na tyle mocno się męczy, że zaczyna po prostu wariować. Już po prostu organizm mówi, że masz tego dość i no wtedy przydaje się właśnie takie wsparcie partnera, no, który jeszcze zachęca do walki, bo podejrzewam, żeby gdyby każdy z nas osobna to robił, to byśmy tego po prostu nie skończyli. Właśnie istotne jest to, z kim się tak naprawdę wiąże lino w tych górach. I wtedy zrozumiałem, że związałem się z właściwymi ludźmi. Jestem pod okapem. Się wydaje, że to zaczyna.